Najdziwniejsze grzyby, jakie można znaleźć w polskich lasach. Uszak bzowy. Uszak bzowy to grzyb z rodziny uszakowatych, który ma charakterystyczne płaskie i pofałdowane owocniki przypominające ludzkie ucho. Jest to grzyb jadalny i leczniczy popularny w kuchni azjatyckiej. Jego owocniki są niskokaloryczne i bogate w błonnik, białko, witaminy z grupy B i minerały. Mają także właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i antynowotworowe. Pomagają obniżać poziom cholesterolu i cukru we krwi oraz wzmacniają układ odpornościowy. Uszaki występują dość pospolicie, można je spotkać tak naprawdę wszędzie, w lasach, parkach i ogrodach. Te zimowe grzyby rosną jednak na określonych gatunkach drzew. Rosną, jak sama nazwa wskazuje, na pniach i gałęziach czarnego BZU, ale także na drzewach owocowych, na jesionach, bukach i olchach. Ich owocniki są galaretowate i prześwitujące podczas wilgotnej pogody, a korkowate i ciemne podczas suchej. Choć nazwa oficjalna to uszak bzowy, bardzo często nazywa się go uchem Judasza. Istnieje bowiem legenda, która mówi o tym, iż Judasz powiesił się na dzikim bzie i stąd do dziś wyrastają na nim symboliczne uszy. Wielu jednak w nią powątpiewa, twierdząc, że na tak wątłym krzewie trudno byłoby Judaszowi rozstać się z życiem. Galaretnika mięsista. Galaretnika należy do rodziny tocznikowatych. Występuje w Azji, w Ameryce Północnej i w Europie. Można znaleźć ją również w Polsce. Najczęściej można ją spotkać na butwiejącym drewnie drzew liściastych, na przykład bukach, czy dębach na powierzchniach cięcia pni i pniaków. Owocniki pojawiają się głównie latem podczas wilgotnej pogody, późną jesienią i podczas łagodnej zimy. Ten galaretowaty grzyb, zależnie od okazu, może przypominać zmielone mięso, a czasem nawet ludzki mózg. Gdyby ktoś z sobie tylko znanych powodów chciał go zjeść, ostrzegamy. Galaretnika mięsista jest niejadalna. Galaretnika to saprotrof, ale bywa także pasożytem na żywych drzewach. Ciekawostką jest to, że kilka lat temu zauważono, iż grzyb wytwarza szereg organicznych związków lotnych. Wytwarzana przez grzyba mieszanina, ze względu na swoje chemiczne podobieństwo do istniejących mieszanin paliwa, została nazwana mykodisłem. Naukowcy uważają, że ze względu na właściwości chemiczne produktów metabolizmu oraz zdolność do wzrostu na celulozie, gatunek ten jest potencjalnym źródłem biopaliwa. Czasznica olbrzymia. Nazwa tego grzyba nie jest przypadkowa. Czasznica potrafi osiągnąć potężne rozmiary, a jeden dorodny okaz może stać się posiłkiem dla całej rodziny. Czasznica olbrzymia to grzyb z rodziny puchawkowatych. Ma kulisty lub nieco spłaszczony owocnik, który może osiągać nawet 60 cm średnicy. Jego skórka jest biała, a miąższ początkowo biały, potem żółtawy, a w końcu brązowy i proszkowaty. Rośnie na łąkach, pastwiskach, trawnikach i w parkach, często wśród pokrzyw. Występuje w Europie i Ameryce Północnej, a także w Azji i Australii. Czasznica jest jadalna i smaczna, o aromacie przypominającym pieczarki. Można ją przyrządzać na różne sposoby: smażyć, dusić, gotować, marynować lub suszyć. Jest to jeden z największych grzybów jadalnych na świecie. W Czechach znaleziono egzemplarz o obwodzie ponad 2 metrów i wadze 20 kg. Zawiera wiele wartości odżywczych, takich jak białko, błonnik, witaminy z grupy B, potas, miedź, fosfor, selen i jod. Ma też właściwości bakteriobójcze i antynowotworowe. Do 2014 roku była gatunkiem chronionym w Polsce. Można ją hodować w ogrodzie, zakopując resztki owocnika. Lejkowiec dęty. Lejkowiec dęty to grzyb należący do rodziny kolczakowatych. Ma charakterystyczny kształt trąbki lub lejka z podwiniętym brzegiem i pustym trzonem. Jego kolor zmienia się od brązowo-czarnego do czarnego. Rośnie głównie w lasach liściastych pod bukami i dębami od sierpnia do listopada. Lejkowiec jest jadalny i ceniony za swój wyrazisty smak. Można go używać jako farsz do pierogów czy naleśników lub jako dodatek do jajecznicy, zup czy sosów. Można go także suszyć i mielić na proszek. Przed przyrządzeniem należy go oczyścić z liści czy igieł i poddać obróbce termicznej. Jest blisko spokrewniony z pieprznikiem jadalnym, czyli kurką, która należy do tego samego rzędu grzybów. Lejkowiec dęty jest higrofaniczny, czyli zmienia kolor w zależności od wilgotności powietrza. W suchych warunkach jest ciemniejszy, a w wilgotnych jaśniejszy. Lejkowiec ma wiele nazw w różnych językach. W niemieckim nazywa się to trompetę, czyli trąbka umarłych, w angielskim black trumpet, czyli czarna trąbka, a we francuskim trompet de la mort, czyli trąbka śmierci.
Czasem nazywany jest truflą dla ubogich, ponieważ ma intensywny aromat i smak, który przypomina ten drogocenny grzyb. Kisielnica trzoneczkowa. W Polsce kisielnicę trzoneczkową można spotkać w lasach liściastych i mieszanych w parkach na opadłych gałęziach drzew. Obserwowano ją na opadłych gałęziach pniakach i leżących pniach dębu szypułkowego, dębu bezszypułkowego, lipy. Występuje w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australii. W Polsce gatunek rzadki. Znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status R potencjalnie zagrożony z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego i małych obszarów siedliskowych. W niektórych krajach grzyb ten nazywany jest masłem czarownic. Inne gatunki z tego rodzaju to na przykład pospolita kisielnica kędzierzawa, której owocniki zrastają się ze sobą, tworząc silnie pofałdowaną, rozpostartą na podłożu masę. Wyrastają one na drewnie tych samych gatunków drzew, co kisielnica trzoneczkowa. Natomiast na drewnie drzew iglastych można obserwować owocniki Exidia pitia. Na brzozie występuje kisielec krążkowaty, tworzący owocniki jaśniejsze, brązowawe, z różowym odcieniem. Na wierzbach i olszach spotkać można kisielec wierzbowy, mający owocniki mniejsze, jaśniejsze, brązowe, w młodości żółto-brązowe. Maczużnik. Maczużnik to grzyb należący do rodziny Cordycipitacea. To grzyby drapieżne atakujące owady, a niektóre z nich są pasożytami innych grzybów. Na ciele porażonych owadów tworzą skupiska konidioforów, nitkowatych elementów, z których zbudowana jest grzybnia. Na powierzchni żywiciela tworzą owocniki. Jak dotąd naukowcom udało się zidentyfikować ponad 20 gatunków grzybów zombie na całym świecie. Choć proces transformacji ofiary w żywego trupa jest niezwykle skomplikowany, działanie pasożytniczych grzybów sprawia, że zakażony traci kontrolę nad swoim ciałem. W Polsce można spotkać 3 gatunki tych grzybów. To Cordyce bifusispora, Cordyce militaris, czyli tak zwany maczużnik bojowy, oraz Cordyce tuberculata, czyli maczużnik guskowaty. W naszym kraju najczęściej występuje maczużnik bojowy. Ten rodzaj grzyba zombie jest pasożytem gąsienic i poczwarek owadów, a zwłaszcza ciem. Maczużnik w Polsce występuje rzadko. Trudno go dostrzec, ponieważ ma niewielkie rozmiary. Wspomniany maczużnik bojowy osiąga wysokość do 5 cm i grubość, która nie przekracza 1 cm. Ma pomarańczowo-żółtą lub pomarańczowo-czerwoną główkę i białawy trzon. Maczużnik to stosunkowo rzadki grzyb, nie występujący na konkretnym podłożu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że trudno przewidzieć, w którym miejscu wyląduje na przykład zainfekowana osa. Większość grzybów zombie z tej rodziny występuje w klimacie tropikalnym. Maczużnik infekuje ofiarę i rozwija się w jej organizmie, przejmując całkowitą kontrolę. Często owad zombie wspina się jak najwyżej, by umrzeć w miejscu, w którym zarodniki będą miały jak największy zasięg do rozmnażania się. Właściwości maczużnika wykorzystywane są na Dalekim Wschodzie. Mowa o maczużniku chińskim Ophiocordyceps sinensis, który występuje wyłącznie w Tybecie na wysokościach między 3 a 5 tysiącach metrów nad poziomem morza. Ten wykorzystywany jest tam od setek lat, a z grzyba powstaje napar. Po podaniu go zwierzętom mają stawać się silniejsze oraz bardziej żywotne. Kolczakówka piekąca. Kolczakówka piekąca to grzyb należący do rodziny kolcownicowatych, który wyróżnia się białymi owocnikami z czerwonawą, lepką wydzieliną. Wygląda jak budyń z wiśniową polewą lub krwawiący ząb. Czerwona wydzielina kolczakówki piekącej zawiera atromentynę, czyli związek chemiczny o właściwościach antybiotycznych i przeciwkrzepliwych. Kolczakówka piekąca występuje w Ameryce Północnej, Azji i Europie. W wielu krajach naszego kontynentu ma status gatunku zagrożonego, a w Polsce została uznana za gatunek wymierający i objęta ścisłą ochroną. Jak można się domyślać, grzyb ten występuje więc w naszym kraju niezwykle rzadko, dlatego znalezienie go podczas górskiej lub leśnej wędrówki jest nie lada wyzwaniem. Nie ma chyba bardziej smakowicie wyglądające grzyba niż kolczakówka piekąca, ponieważ wygląda ona niczym bita śmietana z truskawkami. Warto jednak dodać, że rzeczony okaz nie smakuje wcale jak wspomniany deser. Jak sama nazwa wskazuje, po jego spożyciu poczujemy pieczenie i ostrość, aczkolwiek grzyb sam w sobie nie jest trujący. Okratek australijski. Okratek australijski to grzyb z rodziny sromotnikowatych, który ma bardzo nietypowy i wręcz makabryczny wygląd. Jego owocniki przypominają czerwone rozgałęzione palce lub szpony, które wyrastają z białego jajowatego worka. Pierwotnie grzyb występował tylko w Australii, jednak później zaczął pojawiać się również w innych częściach globu. W
Polsce zaobserwowano okradka po raz pierwszy w 1975 roku, a dziś najczęściej można go spotkać w górach oraz w południowo-wschodniej części kraju. Jest to grzyb niejadalny, chociaż niektórzy ludzie spożywają jego młode owocniki zwane czarcimi jajami. Zapach okradka australijskiego jest podobny do padliny i zawiera indol, skatol i siarkowodór, związki chemiczne występujące w rozkładającej się materii organicznej. Nie każdy zatem będzie chciał go spotkać na swojej drodze. Próchnilec maczugowaty. Jeśli spotkasz tego grzyba w lesie, możesz się nieźle przestraszyć, ponieważ wygląda on jak wyłaniające się ze ściółki palce zakopanego nieboszczyka, który próbuje wydostać się spod ziemi. Niektóre próchnilce mają białe szczyty, mogące dodatkowo przypominać paznokcie. Stąd też zwyczajowa nazwa grzyba palce umarlaka. Grzyb ten porasta martwe drewno i powoduje jego próchnienie. Czasami, gdy jest ono zakopane pod ziemią, może wydawać się, że próchnilec wyrasta ze ściółki. Grzyby te nie są jadalne i występują na niemal wszystkich kontynentach, prócz Afryki i Antarktydy. Możecie spotkać je również w Polsce. Jeśli więc chcesz poczuć dreszczyk emocji, poszukaj go w lesie na martwych pniach lub pniakach, ale uważaj, żeby nie pomylić go z palcem kogoś, kto miał mniej szczęścia niż ty. Soplówka jeżowata. Soplówka jeżowata to grzyb z rodziny soplówkowatych, który ma charakterystyczne białe lub kremowe owocniki z długimi, cienkimi kolcami przypominające lwią grzywę lub bujną brodę. Jego nazwa nawiązuje do jego jeżowatego wyglądu i zdolności do wyrastania na pniach drzew. Jest to grzyb jadalny i leczniczy, popularny w kuchni azjatyckiej i medycynie chińskiej. Soplówka jeżowata to przede wszystkim naturalny lek na choroby układu nerwowego, czyli stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona czy Alzheimera. Zapobiega tym ciężkim dolegliwościom, ale także łagodzi skutki już zaistniałej choroby. Stanowi doskonałe wsparcie terapii w leczeniu depresji, stanów lękowych, nerwicy oraz kłopotów ze snem. Zawarte w grzybie substancje bioaktywne wykazują także działanie przeciwnowotworowe. Grzyb Hericium działa ponadto ochronnie na układ pokarmowy, wspomaga pracę jelit, poprawia ich perystaltykę, aktywuje funkcje wątroby oraz żołądka. Szczególnie zalecany jest osobom cierpiącym z powodu wrzodów żołądka. Przeprowadzone w Chinach badania na szczurach wykazały, że podany ekstrakt z soplówki zmniejsza rozmiary wrzodów u tych gryzoni. Soplówka występuje od sierpnia do października, rośnie na martwych bukach, w lasach liściastych i mieszanych głównie w buczynach górskich, zwłaszcza w Bieszczadach i Pieninach. Wszystkie gatunki soplówek podlegają w Polsce ochronie. W Polsce w latach 1951-2014 zanotowano jedynie 23 stanowiska tego gatunku. I to by było na tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie pod nim komentarz. A jeśli nie, to również dajcie mi znać, tylko pamiętajcie, nikt nie jest doskonały. Trzymajcie się!